Jesteśmy na placu budowy drogi. Jesteśmy w miejscowości Witulin, gmina Leśna Podlaska. Plac budowy drogi Witulin, Witulin Kolonia. Droga 3-kilometrowa. Budujemy pierwszy kilometr. Pierwszy kilometr ze środków we współpracy z Funduszem Dróg Samorządowych, a więc ze środków budżetu państwa, bezpośrednio ze środków wojewody, 50% na dofinansowanie i realizację tej drogi, czyli 700 tysięcy, kolejne 700 tysięcy dokłada gmina Leśna Podlaska. Droga łącząca Witulin i Witulin Kolonie, droga bardzo ważna, strategiczna, przez którą dojeżdżają nie tylko mieszkańcy, ale również miejscowi nauczyciele i dzieci do szkoły. Ponieważ kurs jest tak prowadzony, że z Witulina i Witulina Kolonii dzieci autobusami przejeżdżają właśnie tą drogą. Droga tak zwana wojskowa, 12-metrowa, kiedyś strategiczna i obecnie również łącząca dwie drogi powiatowe. Drogę powiatową do Leśnej Podlaskiej, dalej do Kornicy, z drogą powiatową do Osówki, a więc zbliża mieszkańców zarówno Osówki, jak i Witulina Kolonii do siedziby gminy, do szkoły i do centrum aktywności nie tylko administracyjnej, ale kulturalnej tej gminy. Pierwszy etap w tej chwili do końca czerwca ma być zakończony. Myślę, że będzie zakończony wcześniej. Naprawdę, jeśli chodzi o wykonawców, wykonuje to firma Tredrom z Białej Podlaskiej. Bardzo sumienna, bardzo dobra firma. Więc tutaj jestem przekonany, że droga będzie naprawdę wykonana należycie i starannie. A w dalszej kolejności, jak pozwolą środki i możliwości, będziemy kontynuowali ten projekt. Skoro że jesteśmy w Witulinie, powiedz jeszcze wójcie o niedawno oddanej inwestycji. Inwestycja dosyć niedawno oddana w tym roku. Budowa i termomodernizacja, to ona wchodzi w skład termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, szkoły, zespołu placówek oświatowych, właśnie budynku wielofunkcyjnego, budynku urzędu gminy, świetlica wiejska w Witulinie również. To jest projekt dofinansowany przez regionalny program operacyjny i budżet państwa. Łącznie 95% kosztów stanowi dofinansowanie 5 gmin, a koszt orientacyjny to jest 5 milionów złotych dla całej inwestycji. Witulin, świetlica został zakończony, natomiast w tej chwili trwa termomodernizacja jeszcze urzędu gminy i szkoły zespołu placówek oświatowych właśnie Podlaskiej. W tej chwili kończymy duży projekt termomodernizacyjny, tak jak mówiliśmy, ale również informatyczny z kilkoma gminami, gmin aktywnego pogranicza i gmin euroregionu Bóg. Weszliśmy w projekt wymiany sprzętu informatycznego, ale też systemów teleinformatycznych. Przygotowujemy się i przygotowujemy dwa projekty drogowe, projekt też w Witulinie na tak zwane haczki, projekt drogowy łączący Witulin i Leśną Podlaską, więc dalszy projekt przez rezerwat Chmielinne, żeby dojazd do Białej już był tutaj znacząco lepszy. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu za 3 miliony złotych, projektu odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu 2-milionowego oświetlenia, wymiany oświetlenia LED-owego w całej gminie. Więc wszystko przed nami.